Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 38 werset. Bóg nie ma wnuków. Każde nasienie jest odrębne. Jeśli zasiejesz nasiona fasoli, otrzymasz fasolę. Jeśli zasadzisz nasiona jabłoni, wyrośnie z nich jabłoń. Jednak drzewa owocowe mają ciekawą cechę. Dzieje się coś dziwnego, niespotykanego w innych roślinach. Te drzewa owocowe mają tą ciekawą cechę, że choć istnieje wiele rodzajów jabłek, a załóżmy, że wziąłbyś sobie nasiono jabłka Macintosh i zasadziłbyś je, otrzymałbyś jabłoń, ale czy wyrosłyby na niej jabłka Macintosh? Nie, tak nie będzie. Otrzymałbyś dzikie jabłka, takie, jakie czasami można zobaczyć na dzikich jabłoniach. Dają one małe, zazwyczaj gorzkie i niezbyt dobre do jedzenia owoce. Jak zatem sprawić, by na drzewie wyrosły jabłka Macintosh lub inne dobre jabłka? Gdy drzewo jest młode, należy je zaszczepić. Pobiera się pączek z jabłoni Macintosh, a następnie wykonuje nacięcie w korze drzewa wyhodowanego z nasion. Pączek umieszcza się pod korą dzikiego drzewa, a następnie z tego pączka wyrastają jabłka. Jabłka Macintosh. Drzewo ma teraz nowe życie. Inne życie. Ma inne życie niż wcześniej. Apostoł Paweł mówi o szczepieniu w liście do Rzymian, 11 rozdział. W związku z przyszłością Izraela, gdy po zabraniu kościoła z ziemi zacznie się w przyszłości nowe przymierze, zanim zostaniemy zbawieni, wszyscy jesteśmy jak dzika jabłoń. Nawet jeśli nasi rodzice są zbawieni, nie rodzą się automatycznie zbawione dzieci z ich związku. Tak, nawet jeśli nasi rodzice są zbawieni, nie rodzą automatycznie zbawionych dzieci. Potrzebujemy nowego życia w Chrystusie, tak jak dzika jabłoń potrzebuje przeszczepu z drzewa, które rodzi dobre jabłka. Wszyscy musimy być zbawieni indywidualnie. Bóg nie ma wnuków. Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 38 werset.